Witam Państwa dzisiaj na konferencji organizowanej przez Kongres Nowej Prawicy na temat Trybunału Konstytucyjnego i całego sporu, jaki się dzieje w naszym kraju na temat niby jakże ważnego tematu tegoż Trybunału. I jest z nami dzisiaj europoseł do Parlamentu Europejskiego pan Stanisław Żółtek, który coś więcej na ten temat powie. Udzielam. Znaczy, proszę Państwa, tak naprawdę Kongres Nowej Prawicy do tej pory tak wyraziście nigdy nie zajął stanowiska w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, więc pozwolę sobie jak gdyby uściślić to, co powinniśmy powiedzieć, co zawsze to samo głosimy i nie zmienia nam się. Mianowicie cztery sprawy. Pierwsza sprawa to jest, dotyczy przeszłości. Zawsze mieliśmy zdanie, że zachowanie Trybunału Konstytucyjnego jest skandaliczne i każdy z sędziów powinien podpadać pod Trybunał Stanu. Chodzi o takie rzeczy, że były uchwalane ustawy, Trybunał stwierdzał nieważność, niezgodność z Konstytucją, po czym mówił, że dwa lata jeszcze ustawa może być. Coś, co jest niezgodne z Konstytucją. Za coś takiego powinny być bardzo ciężkie kary dla wszystkich sędziów Trybunału oraz dla rządzących, którzy wiedzą, że jest niezgodne z Konstytucją. Bez względu na opinię Trybunału, czy można dłużej, czy nie. I to jest dla nas było oczywiste. Nie wiem, dlaczego w Polsce to jakoś przychodziło płazem fakt, że funkcjonują bardzo długo ustawy, zgodnie ze wolą Trybunału, rządzących, Sejmu, które wiemy, że są niezgodne z Konstytucją. Skandal, za to powinno mnóstwo osób siedzieć. Po prostu i tyle. Nie, Trybunał nie tylko, że w Polsce nie powinien być, ale to jest potężne złamanie prawa. I teraz tenże Trybunał walczy o praworządność i o zgodność z Konstytucją. I to jest pierwsza sprawa, to jest, dotyczy przeszłości. Druga sprawa dotyczy tego, że uważam, że obydwie strony mniej więcej są siebie warte. Mianowicie walczą nie od prawo i tak naprawdę tylko walczą o to, żeby mieć władzę w Trybunale Konstytucyjnym, co jest oczywiście skandalem samym w sobie, że w Trybunale Konstytucyjnym można mieć władzę. Jak rozumiem, sędziowie, część przynajmniej sędziów Trybunału Konstytucyjnego przychyliła się do tej opinii i uczestniczy w polityce, próbuje brać stronę jednej ze stron. To jest dla nas oczywiste. I tu zarówno jedna strona działa skandalicznie i działała, jak i druga strona działa skandalicznie, bo wszystkie elementy związane z ustawą, typu czy dwie trzecie większości, czy tam to, co PiS w tej chwili wymyślił i te wszystkie elementy, nie chodzi tak naprawdę w ogóle o to, czy on dobrze pracował, czy źle, tylko o to, żeby mieć swoją większość, żeby móc zablokować, a drugiej stronie chodzi o dokładnie odwrotną sytuację, żeby mieć swoją większość i móc wszystko zrobić, co się chce. Intencje są oczywiste, nie będzie żadnego porozumienia, to jest też dla nas oczywiste, no bo któraś ze stron by musiała w tym konflikcie przegrać. Jedyny taki jakby trzeci element jest tego typu, że jednak Prawo i Sprawiedliwość robi to w obronie, bo zaczęło sprawę, to jest drobna sprawa. Platforma Obywatelska zaczęła i tak naprawdę zdobywać Trybunał Konstytucyjny, zdobyła go i PiS go próbuje odbić. Więc obydwie strony działają źle, ale z moralnego punktu widzenia jak gdyby po stronie PiSu jest ciut więcej racji. No i oczywiście teraz czwarta sprawa to związana jest z tym, z tą całością. Uważamy, że po prostu ten Trybunał już od dawien dawna powinien być w takiej formie, jak jest rozwiązany. Znaczy inaczej, za to, co robił. Nie za to, co nawet teraz jest. Tylko za to, że dopuszczał do tego, żeby ustawy niezgodne z Konstytucją mogły funkcjonować. Za to sędziowie Trybunału, przynajmniej część sędziów Trybunału, za to część rządzących powinno siedzieć w kryminale. Takie jest nasze stanowisko. I ostatnia jakby konkluzja, nie za bardzo bierzemy udział w tym pojedynku między PiS-em a Platformą i opozycją, no dlatego, że tak jak powiedziałem, widzimy, że obydwie strony dążą do tego samego. Do zdobycia władzy nad Trybunałem i żeby on był polityczny ich, żeby Trybunał był ich. A my nie chcemy, żeby był Trybunał, ani był PiS-u, ani Platformy, ani tam jakiegoś Petru, czy jakiegokolwiek innego, co by się nie nazywało. W związku z czym nie jesteśmy zainteresowani wygraną żadnej ze stron. To wszystko, co mam do powiedzenia. Jeszcze jedna rzecz. Fakt niefunkcjonowania tego Trybunału, zauważyliście Państwo, nic nie zmienia. Znaczy, no, nie funkcjonuje już od pół roku, nic się nie zmienia, tak jak było. No, są ustawy być może niezgodne z Konstytucją, tak jak i dawniej były, prawda? Są zgodne z Konstytucją, jak i dawniej były, więc tak naprawdę jest to kompletnie zabawa, która przykrywa trochę
niektóre inne rzeczy. Znacznie gorsze no to, co teraz obecnie PiS robi, co dawniej Platforma robiła, ale tego nie było tak widoczne. A teraz no PiS, no to są te dwie rzeczy. No, skandaliczna sprawa z gruntami, prawda? Proszę zwrócić uwagę, gdyby to było 10 lat temu, czy 20 lat temu, ktoś by podjął tego typu ustawę, którą podejmowali bolszewicy w 1917 roku, czyli nacjonalizację ziemi, bo to jest naprawdę nacjonalizacja ziemi, to wszystkie partie prawicowe jednym hukiem by krzyknęły skandal, komunizm, socjalizm i tak dalej, nie? Teraz mówi się o Trybunale, a nacjonalizacja ziemi jest, prawda? Nagle ja, Stanisław Żółtek, mieszkam w Krakowie, nie mogę kupić ziemi. Chciałbym być rolnikiem, nie mogę, nie. Państwo mi zabrania, prawda? PiS mi zabrania, nie? Inwigilacja. Kilka lat temu były wielkie demonstracje w sprawie akta, prawda? O Jezus, ile tysięcy ludzi wygraliśmy, wszyscy wygrali, nie będzie inwigilacji internetu i tak dalej. Cisza jak makiem zasiał, w tej chwili jest ustawa przegłosowana, pełna inwigilacja w internecie, może być zamykania stron, wszystkiego i tak dalej. Nikt, żadnych, nie widzę żadnych masek, ja nie widzę młodzieży, która by protestowała, partie prawicowe od republikanów, po nawet być może nas, nie? Jakoś nie widzę, żeby ktokolwiek protestował, nie widzę milionów ludzi na ulicach. No co się dzieje? No, Trybunał Konstytucyjny, no, guzik mnie obchodzi sprawa tego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle mogę powiedzieć. Ja tak jeszcze dopowiem do tego, co mówił pan europoseł Stanisław Żółtek. No, z naszych obserwacji i z rozmów ze znajomymi, też z różnymi ludźmi, nasuwa się jedna rzecz. Tak naprawdę kwestia Trybunału Konstytucyjnego nie ma zostać wyjaśniona. Ani nie chce tego PiS, ani nie chce tego PO. A dlaczego nie chcą tego zrobić? Bo chcą po prostu grać ludziom na emocjach, mobilizować elektorat, żeby ludzie nie skupiali się na programie, na konkretnych rozwiązaniach, tylko po prostu na tym, o, ty jesteś ubekiem, bo jesteś z Platformy, z Nowoczesnej, z KOD-u. O nie, tu idą faszyści z PiS-u. I tak to się kończy. Tak naprawdę nikt tego nie chce, żeby ta sprawa została rozwiązana pod przykrywką Trybunału Konstytucyjnego i całego sporu. Inne, tak jak tutaj europoseł Żółtek, sprawy przechodzą. No umowa TTIP. Nie wiemy tak naprawdę, co to jest, ani w jakiej formie jeszcze zostanie to przeforsowane i ciężko jest stwierdzić, czy to będzie dla nas korzystne, czy też nie. No z tym, że ta umowa to będzie późniejsza sprawa, gdy będziemy coś wiedzieli. Natomiast tu potwierdzam, no faktycznie ten element, że obydwie strony sporu są zachwycone, że udało im się podtrzymać animozję, prawda, te dziesięcioletnie i dalej będzie, że albo jedna strona, albo druga, a inni pomniejsi znikną, prawda, od parlamentu, nie? A przy okazji w zasłonie dymnej, no tak jak mówię, no będzie nacjonalizacja ziemi, będzie potężna władza służb specjalnych, będą różnego rodzaju profity i tak dalej. Także no, tak to funkcjonuje. A ludzie po prostu, no przepraszam, w głupi sposób, beznadziejnie siedzą w telewizor, ślepią gały, prawda, i są po jednej stronie albo po drugiej stronie. I nie widzą, że wszyscy są, że tak powiem, no nie chcę wyrażać się tutaj, ale oszukiwani, o, tak bym powiedział, delikatnie. Teraz przejdziemy do drugiej części naszej konferencji. Chciałbym Państwu przedstawić tutaj po naszej lewej stronie osoby, które razem ze mną będą współtworzyć tutaj Kongres Nowej Prawicy, będą pomagać w budowie struktur i pełnić też różne funkcje. Tutaj kolega mecenas, ja może, pan Jacek Janas, miejsce, który zostanie naszym rzecznikiem prasowym i będzie też pełnił rolę prezesa oddziału Krośnieńsko-Przemyskiego. Może dwa słowa, Jacku. Proszę Państwa, w zasadzie wszystko, co najważniejsze w kwestii Trybunału zostało tu powiedziane, a mi przypadła taka funkcja tutaj w Okręgu 22 oraz czasem do mediów się wypowiedzieć troszeczkę więcej tutaj, szczególnie z naszego środowiska, z naszego regionu. Więc dziękuję za zaufanie. Bardzo dziękuję. Jest z nami też kolega Mateusz Szkudlarek, który będzie przewodził naszej podkarpackiej młodzieżówce Nowej Prawicy. Zapraszam. Dzień dobry. Nasza młodzieżówka w Rzeszowie będzie zajmowała się nie tylko działalnością agitacyjną. Myślę, że będzie to też organizacja, która pozwoli młodym ludziom w sposób płynny, skuteczny wejść w świat polityki, pozwoli rozwijać swoje umiejętności pracy z mediami, pracy z grupą ludzi i myślę, że nad tym będziemy teraz działać. Skupimy się na pracy organicznej. Dziękuję bardzo.
to wszystko. Dziękujemy. Jeśli można powiedzieć, mamy nadzieję, że tutejszy oddział i ten region w ogóle no będzie na tyle prężny, że będzie istotną taką podporą naszej partii. No bo to, co mówiliśmy na temat tego, co się dzieje, że ten popis, walka między PiS-em a tamtą opozycją, no mamy nadzieję, że naszą działalnością zachwiejemy tą walkę między nimi i odwrócimy uwagę od rzeczy złych, nieistotnych, w tym sensie nieistotnych, że ludzie się przytulają jako opozycja albo razem z PiS-em, że zajmą się rzeczami ważnymi, to znaczy tym, co my głosimy, to znaczy wolnością naszą osobistą, niebezpieczeństwem nadciągającej zarazy z imigracyjnej i gospodarką po prostu, podatkami, no bo to jest to, co nas okradają nas albo chcą nam odebrać wolność, to jest to, przed czym musimy się bronić, a widzimy, że obydwie strony do tego dążą po prostu i jedyna szansa jest to, że taka partia jak nasza na przykład uda się jej na tyle urosnąć i wygrać, żeby ten proces zatrzymać, bo on następuje cały czas, no po prostu jest coraz gorzej. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to można śmiało tutaj zadawać. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Problem polega na tym, że tego typu instytucje oczywiście tworzą nam w ramach radosnej twórczości prawnej najróżniejszego rodzaju ograniczenia i pomysły, które no już w sposób bezpardonowy i bezczelny wkraczają w naszą prywatność pod hasłami oczywiście, a jakże ochrony środowiska i tego, żeby nam się wszystkim zdrowie oddychało i tak dalej. Bym go scharakteryzował tak, że to jest taki braciszek, który kręci całym klasztorem. On nigdy tam nie pretendował do jakichś stanowisk eksponowanych, no takich, z których ma się jakąś władzę, ale nie takich eksponowanych, natomiast potrafił, nawet nie mając żadnego stanowiska, potrafił zakręcić całym klasztorem z najważniejszym przeorem włącznie.